Siema Świry, wrócił. Wrócił syn marnotrawny YouTube'a. Wjeżdża dzisiaj na salony Alligator, prosto z basenu. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Strasznie się ostatnio obijałem, jeżeli chodzi o mój kanał, ale wracamy, wracamy z częstym rzucaniem czegoś na tubę. Więc spoko. Jeśli chłopaki załadują. Wchodzimy, zaczynamy, jakieś tam jedneczka, dwójeczka, nieszczęsna na iście, gdzie taki poziom, taki nie za wysoki, nie za niski, że coś mi wyskoczyło, przepraszam. Straszny problem, bo bardzo często mi tak, wiecie, no, filmik jak filmik, prawda, wyskakują jakieś paski na dole, czy właśnie ten, od kamerki, nie, nie wiem, nie wiem, to będzie. Może pokrótce. W obecnym mecie René to jest naprawdę chorym czempionem, jest dobry na Dariusa, z tego co wiem, tak mi się wydaje. Jest dobry na Fiore, jest dobry na Irelię. Do Lafa też daje radę, jest no bardzo safe pikiem i bardzo silnym pikiem, więc imo polecam. Polecam bardzo tym grać. Nawet jeżeli nie gracie na topie, żeby was sforsował do grania na topie, to Renekton jest taki, że nie jest też ciężki, prawda? Że tak, żeby nie przegrać lane'a, jest dosyć łatwo, więc to, postaram się wam troszkę wytłumaczyć. Może pokrótce SP, tak pokrótce bez jakiegoś zanurzania się w nie, bo nie oszukujmy się, że potraficie czytać, też potraficie czytać, więc spoko. Pasywka. Za każdy autoatak dostajecie 5 punktów furii, za spela dostajecie do 3 furii, typu Q, typu W, tak? I mając 50 furii, inaczej, każdy z waszych speli używa 0 furii, ale jeżeli macie 50 furii, to jest to spell wzmocniony, tak? Na przykład W stunuje na 1,5 sekundy zamiast na sekundę. E przy drugim dashu redukuje armora, tak? Z kolei Q was o wiele więcej leczy i też więcej bije, tak? Te spele więcej biją i mają właśnie ekstra takie możliwości. Więc jeżeli gracie na lane, to warto, żebyście trzymali może pokazać przeciwnika, ale warto, żebyście trzymali wysoką furię, bo wtedy boją się was bić, prawda? Macie okazję, wchodzicie w typa, cofacie się, nabijacie znowu furię, znowu w niego wchodzicie. Wiadomo, że furia nie jest taka, że must be, ale jest bardzo ważna. Q, spell, który maksymalizuje pierwszy, AOE damage, healuje was, więc warto, im więcej, tam healuje jako taką mało z tych milionów, a że jesteście w 6 milionach, to się dosyć dużo healujecie. Tym bardziej jak jest czerwone. Czyli zrobi tak, że zagram troszkę inaczej. W stun, który działa tak, że bez furii dwa autoataki naraz. Na furii są 3 autoataki naraz jakby włożone i dłuższy stun. E dash, jeżeli traficie w miliona przeciwnika, to macie jeszcze jednego takiego samego dasha. RK, jesteście więksi, dostajecie furię na sekundę, zadajecie damage na sekundę i dostajecie ekstra HP. O, dobra, bo kość gra 20 armora, wow. Może jest problem, bo nie spodziewałem się, że Dary zaraz 20 armora, naprawdę. Podchodzimy. Mówiąc, nie chcę podchodzić do gościa, nie mając speli, prawda? Po trzecim levelu mogę grać troszkę bardziej agresywnie, przed trzecim levelem będę grał bardziej z mózgiem, czyli postaram się. To jest Ewelina. Ma dosyć dobrego killa na mnie, Ewelina. To mamy furię. Na drugim levelu wezmę W i postaram się mu zrobić jak najwięcej DPS. Zobaczymy jak to wyjdzie. No to ale mogę iść się uleczyć. Tak, pójdę się tak uleczyć. Zrobimy tak, że wejdę w gościa. Chyba, że on się boi. Boi się 3 miliony, dla mnie to bardzo dobre, prawda? Że 3 miliony to jest spoko. Mogę wziąć, szczerze mówiąc, mogę wziąć E, bo to będzie ryski. Będzie ryski, że nie mam teraz EJ, będę rzucać early ganka na mnie, ale... Widzicie? On to jest tak, że ja podchodzę w niego, ja mu walę spela i on nie jest w stanie nic misji zrobić, tym bardziej, że bardzo możemy łatwo baitować jego Q podchodząc i się cofając, ewentualnie możemy też używać E wtedy, prawda, więc... Jak najbardziej to jest dosyć sympatyczny lane. Chyba, że teraz wiem, gdzie jest teraz Ewelina. Mamy 100 furii. Będzie dobry połk z mojej strony za chwilkę. Staram się pokazać, jaki to ma dobrego połka. Połka. Czy tylko się da, spokojnie, zobaczymy. Długi stun, większe leczenie się i cofamy.
To powinien być dive mimo to. Znaczy mi czegoś podejdzie. Znaczy go sam też próbuję zdejmować, prawda? Bo muszę to cię muszę zdejmować, dobra. Zaczniemy tak, zaczniemy od flasha. Dobra, mamy go. Zacząłem od flasha. Mogę zacząć od D. To jest pewne, że mogę zacząć od D, ale zaczynając od flasha jestem pewny, że gość nie zareaguje na mnie, prawda? To znaczy, że nie miał Q. Miał szansę, miał grać, no, ale mu nie wyszło. Unlucky. Ale powinien być na topie ogólnie Rek'Sai. I bo zdawać, jeżeli macie junglera, to macie junglera typu każdego junglera, to z Renektorem się bardzo łatwo dajwuje przeciwnika, tak? Więc warto jest, warto, że jest, żeby wasz jungler często wpadał na topa, bo przy Renektorze macie bardzo łatwe kille. Nie potrzebuję teleportu z mojej strony, bo lane się puszczuje z mojej strony, tak czy siak, więc powinien mieć teleport. Teraz nie mam flasha, więc przydałby mi się bardzo teleport. I też kupię nową kamerkę, panowie. Będzie dobrze. Okej, jak to wygląda? Mój mid troszkę wygrywa. Ja wygrywam też. Widzicie, to jest to. Teraz czekamy z kolei znów na spele, tak? Nie wiem, gdzie sobie nawet, to jest dla mnie troszkę ryski. Też nie boimy się tego, że on jakiś DPS od niego, bo... Przeżyję, nie mam pojęcia. Raczej przeżyję, bo mam kurs. Leczę się i goś ginie. Nie ginie, ale ja go chase'uję. Mam szansę. Ewę 0 HP. Kurde, szkoda. Szkoda, że nie zginęła. Nie, czy miałem wunię, nie pamiętam, ale... Też Renektona jest ciężko gankować, jeżeli gankujecie Renektona, jest bardzo duża szansa, że on się po prostu odwróci na was, prawda? Z kolei teraz jest dobrze, bo tak, mam przewagę 8 milionów nad gościem. I gość nie ma, no nie ma junglera, Ewesa ma w bazie. A ja mam dużo furii, więc z niego wejdę. Uleczę się raczej, czekaj się. Dobra, spoko. Spoko, jest super, bo w tym momencie dostanie znów raczej dive ode mnie. Postaram się wyczekać na spele i go po prostu zdejmować. Za czym to wyjdzie, czy pójdzie do bazy? Idzie do bazy. Mądrze z jego strony. Znaczy, on sam się pogrąża, prawda? Ale no, jest w plecy. Po tym pierwszym kilku go się strasznie w plecy, więc nie wiem, co ma zrobić. Taka ciekawostka, bo zawsze jak gracie na Ewelinę, pamiętaj, nie zaczynajcie, starczy nie zaczynacie z grompo. Czy gracie botem, czy coś, czy gracie na bocie. Czekajcie. Czy gracie na bocie. Pamiętajcie, że Ewelina może wam zesmajtować grompa. Jesteście junglerem, Ewelina też może być niewidzialna i wam zesmajtować grompa, trzeba buffa. Trzeba bardzo uważać na te pierwsze levely na Ewelinę, bo ona bardzo lubi, często wiecie, weź, zabrać, wyjść. Przez to jesteście strasznie w plecy. Ja to razie dobrze na mnie, Dariusa. Mamy killa, mamy 17 CS-ów przewagi, mamy prawie level przewagi, więc jest spoko. Kluczowy będzie jego level 6, prawda? Bo nie mam flasha. I z tego co wiem, on ma flaszę, więc będzie bardzo ryski, zobaczymy. Obecnie każdy szanujący jeszcze pewien gra tym czempionem. I ja też muszę. Nie, gdzie Ewelina zaczęła i to jest dla mnie malutki problem, boję się szczerze mówiąc. Ale jest dobrze, że mam całe level przewagi, prawda? I gość się boi podchodzić, to jest dla nas bardzo dobre. Tam gdzie to się dzieje. Rex jest taka drganka, zobaczymy. Pokażmy akcję, to się kameruje. Dobra, nieważne. Zawsze gramy na Dariusa, musimy uważać na staki, prawda? Jeżeli mamy już parę staków, to sobie cofnijmy się, przeczekajmy te staki i tyle. Zeszły mi staki, mogę spokojnie znów podejść agresywnie. Rzucić Q na tej furii, uleczyć się mocniej i stracić 2 miliony, bo jestem downem. Ale to mniejsza z tym. Musimy dajwować. Mi da nam hejdzi strasznie Ewelina, ale spoko.
Mam troszkę furii, mam teraz dłuższego stuna, nie boję się, mogę do niego spokojnie wejść, mogę go zestunować. Gość o tym zdaje się, że wie, prawda? To ja ci raczej mają troszkę tego mózgu. I stara się, no po prostu oddawać troszkę expa, tak? Przewaga powolutku się powiększa, bo starszy bot jest bardzo do przodu. Aj, kurde jest. Podejdzie z kurtu, do niego wejdę teraz, dobra? Okej. Nie puszuje mi ją jakoś szybko. Postaram się wyczekać chwilę. Oj. Nabiła mnie staka. Nie zdejmuję go. To będzie zbyt ryzykowne odejmowanie tego gościa. Chyba, że użyję głupiego spela. Tak jak teraz. Mogę zajmować tylko w momencie, w którym będę miał 50 furii przynajmniej, prawda? Żeby ten stun był dłuższy. On pójdzie raczej teraz do bazy, te 50 na topa. To za nas dobrze, bo my też możemy się bejznąć, ale mamy przewagę tego, że patrzcie, on ma milion do sfarmienia i tutaj jest bardzo daleko wave, więc spokojnie idziemy sobie do bazy i mamy przewagę teleporta i to jest dobre, bo w tym momencie możemy pomóc na botlanie na przykład, prawda? Czy coś. Botlane sobie dobrze radzi z tego, co widzę. Botlane sobie bardzo dobrze radzi, bo botlane bardzo stompuje, więc jest zajebiście. Na Szleśnik mógłby troszkę więcej zrobić na topie, moim zdaniem, bo grając z Renektonem powinien na topa czasami wpaść i zgakować. Kille na Renektonie, czy kille z Renektonem to jest naprawdę kwestia tylko po prostu przyjścia na lane'a i tyle. Ale spokojnie, nie denerwujmy się. Gra trochę jak bot ten, typa, to śmieszne. Ładnie, ładnie. Oj, zużyłem furię głupio. Kolejna ważna rzecz. Gramy na Ewelinę. Żółta warda nam nic nie dają normalne, tak? Ale możemy wejść do lasu, stawić żółtego warda tutaj. I w tym momencie, jeżeli ona będzie robiła kampa, to wiemy, że ona robi kampa, prawda? Nie mam furii, to jest lekki problem. I gość ma troszkę więcej życia teraz. Dobra. To jest tower dla nas za free. Mam już furię. Gość nie ma flasha. To jest to, mówię, to jest długi stun dla nas. Dla gościa to jest długi stun, dla gościa to jest kaplica, prawda? Każdy gank, prawie każdego junglera na Dariuszu z Rektorem to jest, no, kaplica. A z kolei Renekton może uciec, prawda? Ja niestety nie zwróciłem uwagi na bota. Musiałem tepnąć, prawda? Nie tepnąłem się, ale jest dobrze. Mamy przewagę 40 milionów killa i asysty i wieży. To jest naprawdę dużo. I dwa levele. Takim Renektonem to można konie kraść. Jak zawsze, masterki runki będą w opisie pod filmikiem. Tak samo jak moje Instagramy, Facebooki, w Twitche. YouTube. Nie, to YouTube to jest to przecież. Ja zajebany właśnie. Ewa nam idzie, wzięliśmy ten. To jest fajne w Rek'Sai, że czekajcie, coś się dzieje. Że Rek'Sai ma tą pasywkę, jak jest pod ziemią, że widzi, coś się rusza. I dzięki temu widzi to, jak się rusza Ewelina. Typuje się, żeby go uratować. To właśnie po to, żeby on przeżył, prawda? Trzeba być pewien, że on przeżyje. Prawda, będzie tower ribbon dla nas, czy nie? Wiecie, bo to już nie typowało, to by go chase'owali, raczej zabili. To jest taki teleport niby za killa. No bo no, powiedzmy, że nie worth it, tak? Ale no, dla mnie worth it. Jakie core itemy? Moim zdaniem ludzie bardzo często kupują Tiamata. Po Tiamacie lecą w Deathmemplate'a albo w Steraka, ale ogólnie te 3-4 itemy pierwsze to jest Hydra, nie Titanic, normalna Hydra.
Normalna hydra. Zaczynamy od tematu, idziemy w Deathman Plate albo Steraka, kończymy hydrę, idziemy w Deathman Plate albo Steraka. Już jesteśmy bardzo tanki. No, wyjebałem. Myślałem, że nie zabiję, naprawdę. Ale jak już się wyjebało. No, Rexy się obudził. Ale mało farmi. Często się ci dżunglerzy, którzy słabsi, albo ci, co nie grają osoby w lesie, zapominają często o farmieniu, wiesz, że ten gość też się farmi. No raczej gościu tak bez rąk. No to już jest to. Będąc rektanem do przodu, Darius nie ma na was DPS-a. I to jest właśnie piękne, że wy możecie być nieudacznikami w tą grę tak samo jak ja. Nie, żartuję. Po prostu wejść, w niego go zabić. Oh man. On tu teraz tu. Dobra. O, nie wiedziałem, że goś misuje. Mój błąd. Znaczy mój błąd. Nie. Dobra, nie mój błąd. Błąd kurwa LeBlanki. Znaczy Ariany. Co wolimy, Staraka czy Deathman Plate'a? No. Oczywiście, zabiję go. Podziemi go, podziemi hop, podziemi hop. Nieważne. LB Flash. Sterak będzie dobry i będzie dobry Deathman Plate. Szczerze nie mam pojęcia. Pójdziemy Staraka i dokupimy Ninja Tabi. Tak będzie idealnie. Bo ta LeBlanc nie będzie robiła dużo TP, zaufajcie mi. Ewelina będzie ginęła do paru, więc kupimy i Armora, będziemy troszkę mieli i Steraka, więc i mało zajebisty zestawik będzie. Pinkward mój stoi. Przyda się to w ogóle Trinketa. Trinket. Ale ogólnie mówię, ogólnie wydaje mi się, że tak, że jest jakieś cięższe, bardziej close gry, to lepiej pierw kupić Deathman Plate'a. Ale to jest wyłącznie moja opinia, prawda? Ale strategicznie niezły. Tak czujecie, panowie. Ja wam ufam. Zaufajcie mi, ja wam też zaufam, że wiecie, co kiedy zrobić, co nie, w takim momencie. No ja zazwyczaj wolę iść Steraka, bo bardzo doceniam pasywkę Steraka, prawda? Sterak jest taki trochę bardziej ofensywny i na przetrwanie takiego bursta szybkiego. Więc na Dariusa Sterak się wydaje spoko. A na przykład na coś typu, powiedzmy, Irelia, Deathman Plate, Teemo. Pieprzyłem. Co za nami idea, bo tam jest jakaś walka z tego, co widzę, się dzieje. Czy to zapiją? On już jest w bazie. Mamy tower, zajebiście. To jest tower, bo jest dwóch gości bez życia, to jest tower. Free tower dla nas. Darius jest na topie, raczej nie ma tepa. Ja jestem trochę dzikiem, znaczy nie jestem aligatorem, a nie dzikiem, ale wiecie co chodzi. I super. Flash za nic. Oni nas chcą wejść? Zaatakujesz wieżę gościu, bo... No dobra, cofnijmy się, bo widzę, że to trochę zestrania się w Daru, w szeregi mojego teamku. Nie, mam mało życia, okej, mam mało życia. Just go, it's fine, then. Przyszło czasu, bo troszkę szkoda czasu na tą gierkę. Skoczę na rajdy, szybko sobie nabiję trochę furii, trochę sobie odnowię życia. Bardziej furię. Sami widzicie, że te spele na tej furii są chore, naprawdę. Ten healing jest chory, naprawdę ten healing przy furii jest o wiele większy. Poczułem
Przymy kamerę, bo to co robię jest złe. To co robię jest złe. Ewelina zabije na bombę, prawda? To jest pewne, ale... Dobra, nie ma jej tutaj. Uuuu! Why hello there? Ścinają, ścinają, że ją ścinają. Ja idę tędy, ścinają, ścinają. To pójść na plecy tam. Zabuj. Erkę mu zaję, zaj pumerkę, lepiej się. Zabiję pierwszego. Teraz zabijemy tego, super. To jest nasz short, który jeszcze nie żyje. Dobra, to jest Vividor. Hej, man, okej. Fajnie, że żyjesz. Idziemy dalej, spokojnie. Często właśnie, to jest i dobre i złe, bo często ludzie na niższych dywizjach nie wiedzą, ile są w stanie zrobić, ale jeżeli zabijecie 4 osoby, zaufajcie mi, możecie iść bardzo daleko. Ale też czasami, ale ogólnie ja jestem bardzo często, że lepiej jest zrobić mniej i się cofnąć niż przydobrzyć. Czasami jak chcecie przydobrzyć, to stracicie właśnie z 2 zawodników, którzy się podniosą jak tutaj, zginą gość bilion na szora, jeszcze im to wyjdzie, prawda, więc... Zazwyczaj jest lepiej zrobić mniej niż więcej, ale to wiecie, to wszystko wychodzi z czasem. To moim zdaniem wyszło dobrze, bo zabiliśmy 2 typów, to było bardzo dobre. Znaczy, zrobiliśmy inhibitor, to było bardzo dobre, ale niepotrzebnie ten Nautilus tam wszedł, prawda? To jest wieża, bo Orena nie ma many, 2 nie żyje. Na jaka to byłbym, to też była to wieża, więc... Ja nie spuprzyłem. O! Dobra, to nie jest wieża. Spodziewałem, że to będzie wieża. My bad. Co teraz kupić? I mogłoby zajebiście kupić sobie Hydrę dokończyć. Bo więcej DPS-a. Mieliśmy jeszcze troszkę lifesteal'ka. I w ogóle. A do tego jakieś jeszcze HP-ki dołożyć. Ale czegoś tego nie chcę, bo on to zabiera. Nie dam tego, nie dam mu tego. Hehe, zły aligator Jakub. Dobrze, to kończmy Hydrę. Kończmy ofensywnie. I kupmy armora do Desmond Data. Nie boję się LeBlanki. Ewe, powiem wam, że Ewe gra tą grę dobrze. O tyle, że naprawdę trzyma jako taką farmę. Ma też kile, no. Ma taki sam level jak Rexa, jest nad Rexajem ogólnie, więc wygra bardzo przyzwoicie. Nie wiem, że mam szczerze, że skupię jakiś MR, bo jednak oni zaczną mnie boleć. Znaczy oni nie mają prawa mnie fokusować ogólnie, prawda, ale mogą zacząć mnie boleć. Na LeBlanka się gra niewygodnie strasznie. Mogłem zabić, ale zinstalowałem. Czemu? Czasem zinstalowałem, co robiłem źle. Powinienem odpalić R-kę. Użyć ewentualnie W od razu, albo Q. Ale wyczekać z chociaż jedną albo dwoma spelami, aż mi się załaduje furia, prawda? Żeby mieć te spele mocniejsze. Mój błąd. No i to jest też co robiłem 0 MR-a. Gdybym miał w tym momencie miał MR-a, to wyszło to by lepiej. Czyli co powinien się kupić? Nie wiem, nie, właśnie nie wiem, bo niby... Ale też popatrzę na tą grę, to jest Darius 1.5 i 1.7 Kalista. To jest mój błąd, bo oni mają 10 killi na AP postaci, mają 2 killi na D postaci. Więc w takim momencie zawsze praktycznie wybieramy MR-a ponad Armor. A ja wybieram Armor. Gdybym miał w tym momencie MR-a, zabiłbym 2. Mój błąd. A sami widzicie, że na Arty mając MR-a, prawie zrobiłem 2. Let's go, nasz please. Mam za minutę flasha. Flash jest też ważny, no ta flasha sobie spokojnie wejść tego. No chcę spokojnie na flaszu wejść. Czy we Ewelinę, czy tą LeBlanc właśnie donikować.
Wybałem się tu. O, to było złe. Ha! Kiedy było biedne. Nie, zrobiłem dwa razy ten sam błąd. Nie widzę na mapie dużo ludzi i wchodzę, nie widziałem tylko na mapie. W tejże okej, okay, także jestem strasznie zdesfilowany, Darius jest, że tak powiem, ekskrementem i spoko i to idzie mi wybaczyć, prawda? Ale gdyby ta gra była bardziej równo, to zabicie Kiorenektora to byłby beta na Shora, który raczej by się skończył killem na MFC, ewentualnie Orianie, tak? Tu mamy o tyle farta, że poza mną cały team zagrał dobrze praktycznie, prawda? No poza tym Rexę, ten, no teraz jest gra średnio, ale... Pizgacie. Pizgacie mi Amerki. Bardzo mało brakowało mi do Erki. Szkoda tego. Tu na gościu, zabijamy go. Wycofujemy się, bo... Jak gra się najpierw teamfighty? Takie bardziej... Ja lubię grać fighty, że gram fighty takimi golemami. Taki mały piesek, podchodzisz, walimy po prostu jednego dasza, walimy z Peles, tu nawet, wpierdalamy się, no to nieważne. Bardzo sobie sam troszkę powiedzieć, bo się kończy gra, a jeżeli coś zrobisz. Wchodzimy przed jednym daszem, walimy z Pele i się wycofujemy. Jak podbiegamy, się wycofujemy. W tym momencie przeciwny carry strasznie jest na presji, żeby w niego znów wejdziemy, prawda? Ewentualnie też możemy zawsze wejść na flashu ze stunem i zrykować, zależy od fightów. Jeżeli chcemy grać takie bardziej fajne, że nie dajwujemy po carry, to właśnie podchodzimy, się cofamy i ten carry właśnie nie wie, czy wejść fajta, czy was bić. O, spieprzyłem. Spieprzyłem niestety, bo dałem skip. Zamiast wyłączyć nagrywanie tam. A to wybaczcie mi. Wybaczcie mi, zdarza też. Wiecie, że jestem słaby strasznie. W każdym razie, jeżeli się podobało, czy łapkę w górę. I te słupki, to wszystko. Wiecie co chodzi, tak? Wiecie co chodzi. A runki masterki będą w opisie pod filmikiem. Więc na razie trzymajcie się. Aligator Jakub mówi jak jest. Na razie, pa, pa.